Witam Was, siostry i bracia, w kolejnym codzienniku biblijnym 18 sierpnia. Dziś w książeczce z Biblią na co dzień mamy zapisane takie teksty. W Psalmie 119, w drugim rozdziale. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca. I w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, w 19 wersecie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Być wolnym. Czy nie jest to pragnienie wielu z nas, niezależnie od wieku? W głębi serca marzymy o wolności, o zdjęciu kajdan przepisów i regulacji i działaniu tak, jakby nic nas nie ograniczało. A dzisiejsze teksty? Te mówią zupełnie coś innego. Mamy postępować według określonych przez Boga reguł, przepisów. A to może w pierwszej chwili budzić w nas bunt i sprzeciw, odpychać nas od Boga i od Kościoła, bo skoro Bóg nas kocha, to dlaczego nas ogranicza przepisami i zasadami? Często zapominamy, siostry i bracia, że wolność ma dwie strony, obie równie ważne. Możemy być wolni od robienia czegoś, możemy mieć swobodę wyrażania opinii, swobodę poruszania się, wybierania miejsca zamieszkania. To wszystko, ta część wolności, w której możemy aktywnie coś robić. Jesteśmy wolni, bo mamy możliwość działania. Jest jednak druga strona wolności. Wolność od czegoś. Możemy być wolni od przymusu udziału w jakimś wydarzeniu. Możemy być wolni od trosk i zmartwień. To nie jest wolność, która pozwala nam coś robić. To jest wolność, która pozwala nam nie być zmuszonym do czegoś. Martin Luther napisał kiedyś dwa zdania, które stoją do siebie w sprzeczności. Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym. Chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy. Te dwa mogłyby się wydawać sprzeczne zdania. Łączy jednak coś wspólnego. Pamiętajmy o tym, że wolność ma dwa wymiary – do i od. Jestem wolna od przymusu robienia czegoś, co nie wyklucza, że mogę to zrobić. Jednak czasem, żeby coś uzyskać, żeby coś osiągnąć, muszę coś innego poświęcić, bo nasza wolność nigdy nie jest absolutna i nigdy absolutna nie będzie. Nie jest wolnością od wszystkiego i do wszystkiego. To jest pułapka z postrzeganiem wolności. Myślenie, że jesteśmy całkowicie wolni. Nie, nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. Nie wyswobodzimy się z przymusu spania czy z przymusu jedzenia. Tak już nasze ciała funkcjonują. Nie możemy robić wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy, bo wtedy życie w społeczności stałoby się niemożliwe. Muszą być jakieś zasady, wzory postępowania, które pozwolą nam na bezpiecznie i w miarę harmonijne życie na tym świecie. Dlatego Bóg kieruje do nas słowa o tym, że każdy, kto będzie przestrzegał Jego przepisów i stosował je w życiu, będzie błogosławiony i odziedziczy Królestwo Boże. Boże przepisy, których mamy przestrzegać, nie są formą ucisku, ograniczeniem wolności, czy służą do podporządkowania człowieka Bogu. Boże przepisy mają pomóc nam wytyczyć ścieżki życia, mają nam wskazać drogę miłości i przebaczenia. Siostry i bracia, może macie w domu krzyż, a jeśli będziecie w niedzielę w kościele, to popatrzcie na niego.
Bóg, gdyby chciał, mógłby nas całkowicie zniewolić. Mógłby sprawić, że bylibyśmy Mu podlegli i ubezwłasnowolnieni. Ale dał nam krzyż. Gdyby nie ten krzyż, bylibyśmy podlegli grzechowi. Ale dzięki niemu wiemy, że Bóg chce nam okazać swoją miłość, że chce nas zbawić, uwolnić nas z objęć grzechu i pychy, wskazać drogę, która nas uwalnia, drogę przebaczenia, drogę miłości. I do tego potrzebne nam są przepisy, bo jeśli ich będziemy przestrzegać, jak pisze psalmista w psalmie 119, błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca. Będziemy błogosławieni, szczęśliwi, radośni i wolni. Amen.